Witam serdecznie. Dzisiaj zajmę się czujnikami zbliżeniowymi, z którymi już mieliśmy do czynienia w zeszłym odcinku. Ja zakwalifikowałem te czujniki jako mechaniczne, dlatego że dochodziło tutaj do mechanicznego przełączenia styku, ale też na przykład jak ten właśnie czujnik magnetyczny, jest to czujnik zbliżeniowy, dlatego że nie dochodzi tutaj do bezpośredniego kontaktu właśnie czujnika z mierzonym elementem. Także zapraszam do oglądania tego odcinka. Czujniki zbliżeniowe to jedne z najczęściej stosowanych czujników w automatyce przemysłowej. Tego rodzaju czujniki, w przeciwieństwie do przełączników mechanicznych, nie potrzebują bezpośredniego kontaktu do wykrycia obiektu. Są więc szeroko stosowane do kontroli położenia czy do monitorowania przemieszczających się części maszyn. Wyróżniamy wiele rodzajów czujników zbliżeniowych, a mianowicie są to czujniki indukcyjne, czujniki pojemnościowe, czujniki magnetyczne, jak i czujniki optyczne, ultradźwiękowe oraz wiele innych wykorzystujących na przykład efekt Hala, efekt Dopplera, są też radary, sonary itd., itd. W tym filmie jednak zajmę się tylko tymi pierwszymi, a mianowicie czujnikami indukcyjnymi. Jak sama nazwa już podpowiada, są to urządzenia wykorzystujące zjawisko indukcji elektromagnetycznej. I nie bez przyczyny użyłem słowa urządzenie, ponieważ wewnątrz takiego czujnika znajduje się kilka podzespołów współpracujących ze sobą, tak aby na wyjściu uzyskać odpowiedni sygnał. Na samym końcu czujnika znajduje się cewka, do której doprowadzone jest napięcie zmienne i w ten sposób wytwarzane jest pole elektromagnetyczne. A poprzez zbliżenie metalowego obiektu w pole zasięgu czujnika powoduje się zmianę tegoż pola, co z kolei po przetworzeniu przez kilka elektronicznych komponentów staje się sygnałem wyjściowym. Na tej samej zasadzie działają wykrywacze metali. Sygnały te mogą być sygnałami analogowymi lub cyfrowymi, w zależności od rodzaju sensora. Wyróżniamy czujniki osłonięte lub nieosłonięte, funkcjonują również nazwy zabudowane i niezabudowane. Czujniki nieosłonięte posiadają bardzo specyficzne wydłużenie czoła, zazwyczaj jest ono nienagwintowane i generują one mocniejsze pole elektromagnetyczne, a tym samym mogą wykrywać obiekty znajdujące się dalej, ale przez to nie są zbyt precyzyjne. Jak widać, ten czujnik jest zabudowany, czyli nie ma tutaj żadnej wypustki, a gwint jest praktycznie do samego końca. Jest on przeznaczony do precyzyjnej detekcji przedmiotów metalowych blisko czoła. No i właśnie tutaj wyjawiłem największą wadę czujników indukcyjnych, a mianowicie mogą służyć tylko do wykrywania obiektów metalowych. Mogą to być metale żelazne, jak i nieżelazne, czyli ferro i nieferromagnetyki, ale nie wykryjemy już przedmiotu z tworzywa sztucznego, drewna czy tym podobnych. W wielu przypadkach takie czujniki nie posiadają żadnej regulacji odległości do obiektu, w przeciwieństwie do innych, jak tu widać w tym czujniku jest tutaj ukryta mała śrubka, którą możemy regulować dystans. Trzeba przestawić cały sensor, i to można też uznać za wadę. Zalet jest jednak dużo więcej, na przykład częstotliwość przełączania, niezawodność czy też odporność na zakłócenia. Przejdźmy więc do najważniejszego punktu, czyli parametrów. Jak widać na tej małej notce załączonej do czujnika, posiada on wbudowane złącze PNP. Jest on normalnie otwarty. Dystans SN wynosi 6 mm, obudowa to M12. Tutaj znajduje się schemat połączenia, tutaj wyjście pinów na wtyczkę i tym samym pin numer 1 to plus napięcia zasilającego, pin numer 4 to wyjście na obciążenie, które w tym przypadku na przykład będzie moduł PLC, i trójka minus zasilania. Dalej jest napięcie zasilania,
tym przypadku wynosi ono od 10 do 30 V prądu stałego i maksymalny prąd, który musi być mniejszy od 200 mA. Maksymalna temperatura to 85 stopni Celsjusza. I właściwie to wszystko, co tutaj możemy znaleźć. Przenieśmy się więc na bardziej rozwiniętą notę katalogową i po kolei wyjaśnię, co oznaczają te parametry. Przejdę od razu do oznaczeń na czujniku PNP i NPN. Oczywiście są to oznaczenia tranzystorów, jakie zostały użyte w tych czujnikach. Tutaj jest tranzystor PNP, a tutaj oczywiście tranzystor NPN. I tak jak widać tutaj w czujnikach PNP, wyjście, które tutaj jest oznaczone literą A, jest ściągnięte do masy, a więc panuje tu normalnie stan niski. Po załączeniu tranzystora, czyli po załączeniu czujnika, ten stan zmienia się na wysoki. W czujnikach NPN jest dokładnie odwrotnie. Wyjście przez ten rezystor podciągający jest podciągnięte do napięcia zasilania i panuje tu prawie napięcie zasilania, a kiedy czujnik zostaje załączony, tranzystor łączy wyjście z masą i wtedy panuje stan niski. Tutaj mamy właśnie tak zwany pinout tej wtyczki S12. Dalej obudowa M12 to nic innego jak gwint M12 razy 1. Tutaj jest bardzo ważny wykres załączania i wyłączania czujnika. Tutaj jak widać jest czoło czujnika, a tutaj jest pole, w którym czujnik zostaje załączone, oznaczone linią niebieską, a linią czarną przerwaną jest oznaczone pole, kiedy czujnik jest wyłączony. Jak widać, ten parametr SN, w naszym przypadku, który wynosi 6 mm, jest to odległość, w którym czujnik jest wyłączony. Grubymi liniami oznaczone są optymalne, standardowe cele, kiedy czujnik powinien być wyłączony, a kiedy powinien być załączony. Różnica pomiędzy tymi liniami to histereza. Histereza jest bardzo ważna do prawidłowego działania czujnika. Jeżeli linia załączenia i wyłączenia znajdowałaby się w tym samym miejscu, jeżeli również w tym samym miejscu znalazłby się obiekt, czujnik mógłby się włączać i wyłączać kilkanaście, a nawet kilkaset razy na sekundę, co oczywiście gołym okiem nie byłoby dostrzegalne, ale dla urządzeń elektronicznych takich jak sterowniki PLC byłby to sygnał do zmiany stanu i oczywiście do zmiany programu. Tutaj wywołałem jeszcze jeden ważny parametr, a mianowicie maksymalną częstotliwość pracy. Jeżeli tutaj się cofniemy do tej tabeli, widać switching frequency i dla tego czujnika wynosi maksymalnie 400 Hz. Czyli 400 razy na sekundę można ten czujnik włączać i wyłączać. Przy projektowaniu danej maszyny musimy wiedzieć, jak często trzeba będzie odczytać sygnał. Czyli właśnie ile razy na sekundę obiekt znajdzie się w polu czujnika. O ile w zastosowaniu takich urządzeń, na przykład jako wyłączniki krańcowe, częstotliwość wynosić będzie do kilkunastu herców. Ale już na przykład w szybko obracających się enkoderach ta zmiana stanu dokonywać się będzie nawet kilka tysięcy razy na sekundę. Przykładem jest tutaj tarcza i sensor ABS-u w naszych samochodach. Także ten parametr jest bardzo ważny przy doborze czujnika. Jeżeli zachodzi potrzeba montażu kilku takich urządzeń, to należy uwzględnić minimalną odległość, tak aby czujniki nawzajem nie przeszkadzały sobie w swojej pracy. Tu trzeba pamiętać, że przy połączeniu kilku czujników szeregowo uwzględnić też trzeba będzie spadek napięcia, który tutaj na wyjściu wynosi maksymalnie 2 V przy obciążeniu 200 mA. Więc podłączmy teraz ten czujnik, aby zademonstrować jego działanie. Tutaj właśnie mam ten standardowy wtyk S12. No i podłączam go tu do czujnika. Ten krótki kabel służy mi do testowania czujników, ale o tym jeszcze za chwilę. A więc tutaj pod przewód brązowy podpinam plus 24 V.
podprzewód niebieski minus i tu już mam połączony z tym przewodem sygnałowym opornik 10 kΩ, tak żeby symulować tu jakieś obciążenie i to też podłączam do minusa, tak jak było na schemacie. Zbliżam teraz stalowy element i jak widać wbudowana dioda w tym miejscu zapala się, sygnalizując załączenie czujnika. Kiedy czoło czujnika znajduje się w polu histerezy, to dioda mruga. Ta dioda LED jest bardzo przydatna do ustawiania i kalibrowania urządzenia, ale niekoniecznie będzie dobrym wskaźnikiem do oceny, czy ten czujnik jest już uszkodzony, czy też nie. Do tego służą specjalne testery. Tutaj mam właśnie taki tester, który bardzo łatwo i szybko można podłączyć do czujnika. A więc znowu kabel plusowy, podpinam pod oznaczony tutaj plus. Kabel minusowy pod minus. I zapala się tutaj już zielona lampka, sygnalizująca, że napięcie zostało podłączone. No i teraz czarny kabel pod to miejsce na sygnał. I kiedy zbliżam czujnik do metalowego obiektu, zapala się dioda sygnalizująca, że czujnik działa, a dodatkowo informuje nas, jakiego rodzaju to jest czujnik. Czy jest to czujnik PNP, czy NPN. Podsumowując, czujniki indukcyjne są bardzo przydatne w automatyce do kontroli położenia elementów maszyn, do sprawdzania prędkości przenośników, a nawet do kontrolowania zużycia łańcuchów. Nie przydadzą się jednak do sprawdzenia ilości płynu czy granulatu w zasobniku, czy też do pomiaru odległości do obiektu. Do tego służą już innego rodzaju czujniki, ale o tym i o wielu innych ciekawych zagadnieniach automatyki już niedługo. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.